zostanie przeznaczony na programy dziecięce Polskiej Akcji Humanitarnej. Reportaż Święta, Święta, czyli Kocham ten świat. W drugi dzień świąt o 8:45. Ja w telewizji robię, żeby przekazać na cały świat. Teraz będziemy przekazywać pasterkę, jak Wigilię. Dziewczyny, odejdź już. Kochanie, proszę cię, odejdź już. Dobrze? Tańczę sambę, jajfa, walca angielskiego, walca wiedeńskiego i czaczysz mówiłam? I czacz. Chodźcie. Hej. A teraz? A pajdu, pasmatry. Uczę się tutaj operować kamerą. Ustawiać na różne osoby, uczę się w ogóle wszystkich, żeby ładnie wyszedł obraz, żeby na przykład nie za szybko pociągnąć, żeby tu wszystko tu nauczyć się operować całą kamerą, czyli tutaj na przykład podświetlenie, przybliżenie, oddalenie. Trudno jest znaleźć w tej chwili osoby, które mają wolny czas i są po prostu osobami, które mogą ten czas poświęcić na przykład w takim przedsięwzięciu, jakim jest telewizja Dzieci Dzieciom. Tak się szczęśliwie złożyło, że obok jest ośrodek dla uchodźców, którzy są z różnych krajów i udało nam się dwóch panów tutaj zaprosić do współpracy i oni obsługują kamery, których się sami najpierw nauczyli obsługiwać, a teraz już przekazują dzieci i już możemy się pochwalić tym, że dzieci sobie nieźle z kamerami radzą. Dlatego musimy się porozumiewać w trzech językach. Taka mała wieża Babel. Język rosyjski, angielski i polski cały czas biegają w powietrzu. Zróbmy tak, żeby usiadły, jak to się mówi, jako po prostu... Ja wejdę, chwileczkę. W telewizji ksiądza Małachowskiego jestem operatorem filmowym. Ja lubię ten pracę. Zaprosili mnie tutaj, żebym im troszeczkę tutaj przygrywała podczas ich pobytów, programów, właśnie podczas realizowania tych pierwszych takich spotkań, jeżeli chodzi o właśnie telewizję. Bo tu jest teleprompter, no to ona musi być tu, jak patrzą tu. Dobrze. Nie, ja... Dobrze. To jak będziesz gotowa, powiedz, dziękuję. Ja wziąłem kapelusze. Ona żeby na przodzie, żeby ją tak było widać. Dobrze, postawię. Mogę ją wziąć na kolana. I bardziej będzie tu widać, jak ona tak najsłyszała. Ale Ania śliczna dzisiaj jest. Cześć, jestem Karolina. A ja Marta. Witamy Was serdecznie z Nadliwia pod Warszawą. Dziś bardzo ważny dzień dla nas wszystkich. Wigilia Bożego Narodzenia. Dziś rozpoczynamy działalność naszej telewizji Dzieci Dzieciom w służbie Jezusowi Eucharystycznemu. Witamy wszystkich, którzy nas oglądają na całym świecie. Korzystając z możliwości przekazu w internecie. Uwaga, uwaga lampa, 5 sekund, uwaga. Czuwa sama.
mamą Małgosi, niepełnosprawnej, która przyjeżdża tutaj do Nadliwia na rehabilitację. Przyjeżdżamy tutaj od 4 lat i jest to miejsce w naszej okolicy jedyne, gdzie dzieci niepełnosprawne mogą skorzystać z rehabilitacji, z jakichś wspólnych spotkań, ze spotkań przy kominku, które ksiądz Małachowski organizuje. No jest to coś nowego i na pewno bardzo ciekawego dla takich dzieci. One tego potrzebują po prostu. W gęstym lasku, w czarnym piasku, rośnie muchomorek mały. Lepiej, żeby go dzieci nie próbowały. Pon bardzo jest trujący, a do tego czarujący. Ma czerwony kapelusik, to największy jego plusik. Jestem autorką wierszy, które w telewizji dzieciom będą prezentowane. Już brody nie ma. Biorę brudę taka pełna. Zobaczy jej. Albo piątą do wylenia. Tyle kilometrów jechałam, żeby być w Nadliwiu. Czy ktoś na mnie czeka? Tak! Głównym celem telewizji Dzieci i Dzieciom jest integracja dzieci sprawnych i niepełnosprawnych i wspólne ich działanie właśnie, żeby ta telewizja mogła działać, mogła funkcjonować, wspólne nagrywanie programów, wspólne pomysły, żeby się realizowały, żeby umożliwić jakby spełnienie się dzieci niepełnosprawnych pośród normalnych dzieci. Siłowa! 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 O, siłowa! I'm walking in the street and the moonshine spider little man been spinning on my mind tonight. I got a, it's a song about Siłowa. Moja partnerka dobrze tańczy i dzięki niej prawie wszystko zawdzięczam, że też tak dobrze tańczy. Moje zaangażowanie w tą działalność jest po prostu hołdem złożonym synowi, który zginął 4 lata temu w Stanach Zjednoczonych, studiując tam. Pieniądze, które były przeznaczone na jego studia, odkładane przez wiele lat, przeznaczyłem teraz na zakup sprzętu i dlatego możemy tutaj od razu wystartować z wyższego poziomu. W tej naszej zabawie w telewizję po prostu uczestniczą dzieci z okolicznych wiosek i również dzieci, które dojeżdżają z Warszawy. Jest około 40 naszych wspaniałych dzieciaków. Chcielibyśmy przedstawić nasz sprzęt, który w tej chwili wykorzystujemy.
Mamy oczywiście cztery tory kamerowe, tutaj prezentowane przez te monitory. Na górze mamy ciekawy monitor czarno-biały, który nam pokazuje dzieci w studio, bo my cały czas liczymy dzieci, żeby nam się liczba zgadzała. Szafki z przedszkola, z okolicznego przedszkola, które zapewniają nam przede wszystkim podstawę pod monitory, a jednocześnie przez otwory, gdzie kiedyś dzieci zostawiały swoje kapciuszki i ubranka, widzę kolegę, który tam siedzi i obsługuje magnetowid nagrywający oraz sprzęt komputerowy, dzięki temu sygnał wysyłany jest na cały świat poprzez internet. Ciekawym urządzeniem skonstruowanym przez nasze dzieci jest tak zwany myk-myk. Po naciśnięciu tego zapala się czerwona lampa w studio migająca. I naciśniemy tutaj, czerwona lampa w studio sygnalizuje, że jesteśmy na wizji. Dobra. Może sobie na kamerę? Marta, możemy? To znaczy tak. Dobrze. Uwaga. Myk, 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 myk. Taśma stara. W naszym studiu gościmy Krzysia. Cześć, Krzysiek. Dzień dobry. Krzysiek, w jaki sposób dowiedziałeś się o funkcjonującej na DIV-u Fundacji Dzieci Dzieciom? Od księdza... Marta wzięła. Nie, Marta wzięła i sobie ciśnie. Dzwonić mikrofon, zaangażować drugi. Już jest mikrofon, już. Dobrze, czy od początku? Tak, uwaga, możemy już. Uwaga. Dzisiaj pierwszy raz w życiu udzielałem wywiadu i miałem trochę dremy. Nie, ale było fajnie. Dało mi takie śmiałość, że mogę coś robić. Pomysłodawcą powstania takiej telewizji Dzieci Dzieciom jest ksiądz Krzysztof Małachowski, który od lat taką fundację prowadzi. Marzeniem właśnie jego jest, żeby ta telewizja rozpoczęła swoją działalność w Wigilię i przekazem satelitarnym, żeby on również obejrzał ten pierwszy program, który powstanie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy naszej telewizji Dzieci Dzieciom w Służbie Jezusowi Eucharystycznemu. Dlaczego telewizja Dzieci Dzieciom? Nazwałbym to inaczej. Internet w Służbie Jezusa Eucharystycznego. Taki dał nam przykład Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu. Wykorzystać wszystkie środki społecznego przekazu do ewangelizacji. Dzieci Dzieciom to jest model katechezy miłości. I chcę, aby przy pomocy telewizji Dzieci Dzieciom pokazać innym dzieciom i młodzieży, że warto tak żyć, aby służyć swoim słabszym koleżankom i kolegom. Jest to przykład, że należy dawać, a nie tylko brać. Dziękuję wszystkim, wszystkich serdecznie pozdrawiam i moje dzieci w Nadliwiu i czekam z niecierpliwością na spotkanie, a wszystkim na Boże Narodzenie. Niech Pan Jezus błogosławi. Szczęść Boże. Nastrojowe ballady grupy Pod Budą wprowadzą nas w świąteczną atmosferę w programie Śniegu cieniutki opłatek. Pastorałko, nieś się biała, nasypało tego roku. I na ziemi. Zapraszamy w pierwszy dzień świąt o 19.30. Przynieś spokój, spokój. Jerzy Giedroyć był jedną z najważniejszych figur w tej historii. Chociaż sam nie był nigdy nawet dyrektorem departamentu. On zauważał talent u ludzi, odkrywał i wiedział, w czym go widzi. Można powiedzieć, że on redagując pismo redagował nas. Na pewno. No jako tak. Witam wszystkich bardzo serdecznie na antenie telewizji Dzieci Dzieciom.
Dziś porozmawiamy o strasznym wulkanie, który wybuchł we Włoszech. Zginęło przy jego wybuchu ponad 1000 ludzi, którzy nie zdążyli uciec. Wulkan nie tylko zabił ludzi, lecz zniszczył miasta i wsie. Prosimy o natychmiastową pomoc, aby wspomóc. Wyślij SMS-a pod numer 7725. Wszystkim darczyńcom z góry dziękujemy. Cześć, witamy Was, kochani, w telewizji Dzieci Dzieciom. Dzisiejszym tematem będą ważne informacje. Dziś o 12 w nocy znaleziono jajo dinozaura. Było wielkości 30... Cześć, witamy Was w telewizji... Nie. Witamy! Cześć, witamy Was w telewizji Dzieci Dzieciom. Dzisiejszym tematem będą ważne informacje. Dziś o 12 w nocy znaleziono jajo dinozaura. Było wielkości 130 centymetrów, a jego wagi... Cześć, witamy w telewizji Dzieci Dzieci. Dzisiejszym tematem będą ważne informacje. Dziś o 12 w nocy znaleziono jajo dinozaura. Było wielkości 130 centymetrów, a jego waga sięgała do 150 kg. Narodowy Instytut od Spraw Przyrody zarządził, że jajo zostanie umieszczone w polskim laboratorium badawczym. Cześć, witamy Was w programie Dzieci Dzieciom. Dzisiejszym tematem będą ważne informacje. Dziś o 12 w nocy znaleziono jajo dinozaura. Było wielkości 130 cm, a jego waga sięgała od 150 kg. Narodowy Instytut od Spraw Przyrody zarządził, że jego jajo zostało umieszczone w polskim laboratorium badawczym. Dzień dobry, tu wiadomości... Źle. A, na kamerę. Dzień dobry, tu wiadomości Dzieci Dzieciom z ostatniej chwili. Szarańcza właśnie zaatakowała Warszawę. Owady wkradają się do domów, wyjadają jedzenie. I też nie jest wykluczone, że jeśli tym dziwnym owadom zabraknie pożywienia, zaczną żywić się ciałem ludzkim. Prosimy wszystkich tych, którzy mieszkają w Polsce, o ewakuację do schronów i szczelnych pomieszczeń. Powtarzam, proszę skryć się w szczelnych pomieszczeniach. To były wiadomości z telewizji Dzieci Dzieciom. Witamy w telewizji... Źle. Pierwsza kwestia miała... Witamy w telewizji... No znowu to samo. Dlaczego spojrzałaś na kartę? W telewizji Dzieci Dzieciom. Za szybko, on jeszcze był w kadrze przecież.